Witam Państwa na konferencji prasowej organizowanej przez struktury Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Dziękuję wszystkim mediom za obecność. Są dzisiaj z nami pan poseł 10. kadencji na Sejm, doktor habilitowany Krzysztof Szczucki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Grudziądza Krzysztof Kosiński. Witam serdecznie. Radny Rady Miejskiej Grudziądza i kandydat Prawa i Sprawiedliwości, lider listy w okręgu pierwszym, pan Miłosz Joniec. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Grudziądza w okręgu czwartym, pan Andrzej Brzozowski-Oleksiak. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Pokorski i mam okazję za dzisiaj poprowadzić dla Państwa konferencję podsumowującą naszą całą kampanię samorządową, którą prowadziliśmy na terenie tego miasta, nasze postulaty, nasze rozmowy oraz spotkania z mieszkańcami. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby podsumować kampanię wyborczą. Wprawdzie trwa ona do piątku, do końca dnia, ale czwartek to zawsze jest taki dobry czas, żeby już pod koniec kampanii spojrzeć na jej przebieg i ją podsumować. Jestem tutaj dzisiaj z kandydatami do Rady Miejskiej w Grudziądzu i przede wszystkim z kandydatem na urząd prezydenta miasta Grudziądza, panem Krzysztofem Kosińskim. Zabiegamy o to i głęboko wierzymy, że właśnie Krzysztof Kosiński będzie kolejnym prezydentem Grudziądza i wspólnie z silną ekipą Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł realizować program wyborczy, który mieszkańcom Grudziądza, który Grudziądzanom zaproponowaliśmy. To są bardzo ważne propozycje dotyczące rewitalizacji Nabrzeża Wiślanego, dotyczące roli przyszłości Starego Miasta, dotyczące roli młodych ludzi w Grudziądzu, z zakresu komunikacji miejskiej, parkingów publicznych. Takie rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom życia, jednocześnie pozwolą im tutaj w Grudziądzu realizować swoje sprawy, a także spędzać czas wolny, to chociażby temat akwaparku czy grudziąckich solanek. Ostatnie lata rządu władzy w Grudziądzu, pana prezydenta Glamowskiego, wcześniej prezydenta Malinowskiego, to tak naprawdę czas stracony dla Grudziądza. Ich propozycje, pomysły, punkty programowe, którymi starali się przekonać Grudziądzan do siebie, nie zostały zrealizowane. Ich przedsięwzięcia zostały tylko na papierze. Grudziądz jest w tyle w stosunku do innych miast, innych ośrodków miejskich w naszym regionie. To każdy, kto tutaj mieszka, wie, że sam często musi z oferty tych innych ośrodków w różnych sprawach korzystać, a ma w sobie to miasto wspaniały potencjał, piękne miasto, wspaniały potencjał do tego, żeby rozwijać się lepiej, żeby korzystać ze swoich naturalnych atutów, żeby korzystać ze swoich zabytków, ze swojej historii, ze swoich przestrzeni, z potencjału mieszkańców Grudziądza. Dlatego bardzo zabiegamy o to i proszę wszystkich Państwa o głosy na Krzysztofa Kosińskiego, o głosy na kandydatów do Rady Miejskiej, o głosy na Pawła Pokorskiego, Andrzeja Brzozowskiego, Oleksiaka, Miłosza Jońca, innych naszych kandydatów, Sławomira Szymańskiego, wszystkich kandydatów na liście Prawa i Sprawiedliwości. To będzie dobry wybór dla Grudziądza. Szanowni Państwo, oczywiście chciałbym podziękować panu posłowi za to poparcie dzisiaj udzielone tutaj w tym miejscu, gdzie staramy się podsumować ten czas kampanii wyborczej. Ja na wstępie kilka zdań podsumujących przebieg kampanii wyborczej. Oczywiście ona nie była łatwa. Mieliśmy do czynienia z dewastacjami reklam wyborczych, często zgłaszanymi bezpośrednio przez kierowców, którzy przejeżdżali. Banery zrywane czasami przez małżeństwa. Jest to oczywiście wielce niezrozumiałe. Jest to pewien efekt pewnej polityki dzielenia. Wydaje nam się koalicji dzisiaj, która rządzi tym krajem, która zaogniła ten spór społeczny, gdzie to też przenosi się na samorząd, a tego tutaj nie powinno być. Oczywiście ilość reklam, która się pojawiła, często się pytają mieszkańcy, dlaczego taka dysproporcja jest pomiędzy kandydatami Rady Prawa i Sprawiedliwości i całą tutaj tym ugrupowaniem, które rządzi. Oczywiście humorystycznie można powiedzieć, być może ci, którzy są tak mocno oplakatowani, mają tyle banerów, być może są mniej znani, dlatego potrzebują więcej reklamy wyborczej, a radnych Prawa i Sprawiedliwości mieszkańcy znają. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj też po to, aby podsumować ten okres pięcioletni, bardzo trudnej kadencji, niespełnionej kadencji, która była w oczach naszych bardzo krytycznie postrzegana. Oczywiście z naszym zdaniem jest to
czas gruntownie zmarnowany pomimo bardzo poważnych obietnic. Szanowni Państwo, w tej krótkiej, lecz intensywnej kampanii wyborczej spotykaliśmy się z mieszkańcami Grudziądza na osiedlach. Spotykaliśmy się z mieszkańcami Grudziądza za pomocą Państwa przekazu medialnego. Przedstawialiśmy szereg pozytywnych pomysłów, szereg pozytywnych rozwiązań dla naszego miasta. Takim rozwiązaniem kluczowym w naszym przekonaniu jest bezpłatna komunikacja miejska. I to jest coś, co powinno się w Grudziądzu wydarzyć wzorem innych miast. To nie jest tak, że tego nie można zrobić. Wiele innych miast, podobnych wielkościowo do Grudziądza, już od wielu lat wprowadziło to rozwiązanie i przyniosło to wiele pozytywnych skutków dla tych właśnie miast. Często podkreślaliśmy, że Grudziądz wymaga wielkich projektów, wielkich inwestycji, takiego efektu wow, który by wyróżnił nasze miasto wśród innych. Jesteśmy świetnie zlokalizowani, świetnie położeni. Mamy blisko autostrady, jesteśmy przy Wiśle. To nabrzeże nadwiślańskie też musimy wykorzystać. W naszym przekonaniu ono jest niewykorzystane, ma swój urok, ale jest w pełni niewykorzystane. Przedstawiliśmy na jednej z konferencji też pomysły, jak to nabrzeże byśmy mogli wykorzystać. Bardzo ważne w Grudziądzu jest zahamować niekorzystny trend wyludniania się miasta. I głównie tu mam na myśli ludzi młodych, bo dane, które właśnie przekazała Państwowa Komisja Wyborcza o tym, że w Grudziądzu zamieszkuje już około 76 tysięcy mieszkańców, są naprawdę danymi porażającymi, zatrważającymi. I ten niekorzystny trend musi w końcu zostać zahamowany, bo jeśli nie zrobimy tego teraz, to niestety to będzie postępowało i za kilka lat będziemy miastem peryferyjnym, miastem nieliczącym się w regionie i miastem nic nieznaczącym na mapie Polski. Trzeba wykorzystać ten potencjał, który drzemie w Grudziądzu. Wspólnie powinniśmy budować lepszy Grudziądz. Dziękuję. Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Krzysztofowi Szczuckiemu za poparcie mojej kandydatury, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, z którymi rozmawiałem przez ostatnie kilka miesięcy wytężonej kampanii. To były bardzo interesujące, ciekawe rozmowy o tym, co w naszym mieście skłania ludzi właściwie do tego, żeby niestety w dużej mierze wyludniało się, żeby ci ludzie wyjeżdżali, więc szanowni Państwo, te rozmowy bardzo często były bardzo przykre, bardzo bolesne i mogę szanowni Państwu obiecać, że jako radni, młodzi radni, młodzi, energiczni radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy dbali o to, żeby w naszym mieście zachować jak najwięcej młodych ludzi, żeby postawić na infrastrukturę, na wysokiej jakości edukację, aby zachęcić wszystkich młodych do tego, aby w naszym mieście zostali. Także szanownych Państwa zachęcam do oddania głosu na naszą listę, bo musimy odmłodzić Radę Miejską i musimy odmłodzić Grudziądz. Bardzo dziękuję. Takie małe postscriptum jeszcze, bo wśród tych filarów programowych proturystycznych, też prozdrowotnych, związanych z grudziąckimi solankami, zapomnieliśmy o jednym najważniejszym, proszę Państwa. Trzeba rewitalizować grudziąckie życie gospodarcze podatkami. Ja tylko przypomnę, że cena jednego metra kwadratowego w Grudziądzu dla przedsiębiorców to jest ponad 33 zł za jedną jednostkę, za jeden metr. Proszę Państwa, jest to rzecz wygórowana, niemożliwa do udźwignięcia przez szereg przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku grudziąckim. Tu nieopodal, gdzieś na nabrzeżu jest zakład, który płaci 120 tysięcy złotych. Jeszcze raz powtórzę. 120 tysięcy złotych samego podatku od nieruchomości. Trudno jest przetrwać przy dzisiejszych wzrostach stawek płacowych, przy opłatach za energię, za ogrzewanie. 120 tysięcy złotych to jest bez sumienia. Szereg przedsiębiorców z rynku grudziąckiego po prostu się wynosi. Opuszczają to miasto i wynoszą się do sąsiedniej gminy albo za Wisłę, tutaj nieopodal. Zmieniają swoje lokalizacje. To miasto będzie miastem opustoszałym, jeżeli nie dokonamy radykalnych zmian w sferze podatkowej, jeżeli nie zastosujemy stawek preferencyjnych. Jeszcze dodatkowa informacja na sam koniec. Chcemy sprawować władzę w sposób nowoczesny, apolityczny w dużym stopniu, zapraszając do współudziału wszystkie ugrupowania, które wejdą w ramach wyboru demokratycznego do struktury Rady Miejskiej Grudziądza. Chcemy uznać najlepsze osoby posiadające potencjał, posiadające zdolności, aby współrządzić tym miastem, aby na zawsze przeszły do lamusa wszelkie kłótnie i spory, bo Polacy i Grudziądzanie mają tego dosyć.